Witaj, trenerze. Witam, co, dojechałeś już? Dojechałem, wszyscy zdrowi, można walczyć. Maciej Lepiato, złoty medalista Igrzysk Paralimpijskich Rio de Janeiro 2016, Londyn 2012, w skoku wzwyż. Kocham startować, kocham trenować. To jest taka pasja naprawdę z serca, taka szczera. W tym roku najważniejsza impreza oczywiście Mistrzostwa Świata w Londynie. Powrót sentymentalny, bo tak naprawdę od tych zawodów zaczęła się moja przygoda ze sportem przez duże S. Debiut na Igrzyskach. Złoty medal, rekord świata. Czwarty tytuł Mistrzostw Świata to jest priorytetowy cel. A wynikowo no, trudno powiedzieć, jakby się udało w tym roku o kolejny centymetr poprawić rekord świata, to byśmy byli zadowoleni. Naprawdę ja życzę każdemu, żeby miał taką pracę, gdzie rano wstaje z uśmiechem na twarzy. Te początki faktycznie były nie za ciekawe, ale absolutnie nie miałem ani chwili zwątpienia, czy to ma sens, czy dalej chcę to robić. Im dalej w las, im więcej tych medali, tym ta motywacja, zawzięcie i radość po każdym medalu jest większa. Na spotkaniach z młodzieżą człowiek jest tak naładowany pozytywną energią, że można przenosić góry. Muszę teraz się przyznać, że to jest jeden z moich takich głównych filmików, gdzie sobie przed zawodami puszczam i oglądam ten WF z paralimpijczykiem. To jest tak naprawdę sport praktycznie nie różniący się od sportu zawodowego pełnosprawnych sportowców. To jakby zliczyć godziny dzienne treningu, to czasami do 6-8 godzin potrafi to dojść. To już jest praca na pełen etat. Jeżeli tutaj mówimy o osiąganiu najwyższych sportowych wyników na świecie, o byciu najlepszym na świecie, bez wsparcia sponsorów to jest praktycznie niewykonalne. Zaczynam spotkania z młodzieżą od pytania, dlaczego sportowiec niepełnosprawny? Dwie ręce, dwie nogi, głowa, wszystko jest na miejscu. No ja mówię, jakiegoś sponsora ty też powinien mieć. Mam lewą nogę krótszą o 5 cm, nieruchomy staw skokowy i ubytek masy mięśniowej poniżej kolana. 30% tego, co robię, się nie przekłada w ogóle na późniejsze osiągnięcia. I ja już wiedząc, ile tracę, ja już się śmieję, że nawet wziąłbym kredyt, sprzedał, nie wiem, meble w domu, żeby na tego buta mieć, że ja za to zapłacę, żeby tylko gdzieś tam ktoś to wykonał. Nie ukrywam, że posiadanie takiego obuwia sportowego no bardzo by mi to ułatwiło i bardzo zbliżyło do marzeń sportowych, jakimi są no, zostanie olimpijczykiem.